Śliska sprawa. Audycja Leszka Tekielskiego i Wojciecha Chromego. Bezpieczeństwo jest moim zdaniem zachowane wtedy, kiedy są służby na jeziorze, kiedy są służby, które mają dotrzeć w szybkim tempie do osób, które potrzebują pomocy. I taką służbą przez prawie 40 lat była, czy jest nadal Mazurska Służba Ratownicza. Pozbawienie nas tej działki może skutkować tym, że będziemy musieli zlikwidować Mazurską Służbę Ratowniczą. Jeśli chodzi o ratownictwo wodne na Śniardwach, na Rosiu, to jest wiele służb i wiele takich jednostek, więc to ratownictwo naprawdę nie jest, działalność tego ratownictwa i bezpieczeństwa zagrożone. Corocznie wspieramy finansowo WOPR i WOPR współpracuje pięknie, bezpłatnie prowadzi akcje ratownicze, ale też obstawia regaty i inne rzeczy, czego no nie można powiedzieć o MSR-ze. Wracamy do sprawy Mazurskiej Służby Ratowniczej, która działa w Okartowie nad największym w kraju jeziorem Śniardwy. Na początku roku ratownikom wygasła umowa dzierżawy działki, na której mają swoją siedzibę od ponad 40 lat. Władze Pisza nie przedłużyły im tej umowy, a tamtejsi radni podjęli decyzję o sprzedaży tej działki w drodze przetargu. Na razie jednak wciąż jest tam baza Mazurskiej Służby Ratowniczej, która walczy o przetrwanie. Ratownicy podkreślają, że gdy ich tam zabraknie, zagrożone będzie bezpieczeństwo żeglarzy i turystów na Śniardwach. Mazurską Służbę Ratowniczą założyli w 1978 roku żeglarze ze Śląska z powodu braku ratowników na szlaku Wielkich Jezior, a w szczególności na trudnym do żeglowania ze względu na wielkość i podwodne przeszkody jeziorze Śniardwy. W powstałym stowarzyszeniu MSR funkcję ratowników pełnili delegowani przez zakłady pracy przedstawiciele firmowych klubów żeglarskich. Obecnie Mazurska Służba Ratownicza ma wyspecjalizowane jednostki i odpowiedni sprzęt do akcji zarówno letnich, jak i zimowych, a swoją bazę ma na trzech działkach nad jeziorem Śniardwy. One są w posiadaniu Mazurskiej Służby Ratowniczej od 1978 roku. To były ziemie popegeerowskie. Część na przykład Mazurska Służba Ratownicza ma w wieczystej dzierżawie, ale część na przykład dostała się w ręce miasta Pisz. Tam był taki warunek przy przekazaniu tej działki do Pisza, że akt notarialny jest podpisany, to było w 1995 roku, że ta działka ma być przeznaczona na cele ratownicze i sportowe. I jak dodaje komandor Mazurskiej Służby Ratowniczej Krzysztof Kornaś, od pewnego czasu samorząd Pisza, właściciel jednej z trzech zajmowanych przez ratowników działek, chce ją sprzedać. Grunt, który zajmujemy, składa się jakby w tej chwili z trzech elementów. Jednym z tych elementów jest działka dzierżawiona od gminy Pisz i pan burmistrz nie przedłużył z nami dzierżawy i wystawił tą działkę do sprzedaży. Znaczy próbował wystawić pierwszy raz jakoś na początku roku do sprzedaży. Radni się opowiedzieli, że nie. Potem chciał włożyć tą uchwałę jeszcze raz na sesję rady i radni głosami 10-8 odrzucili ten wniosek. No i na koniec września, 20 września odbyła się sesja, na której się pojawiła po raz trzeci ta uchwała i ona przeszła. Czym kierowało się miasto, chcąc sprzedać zajmowaną przez ratowników działkę? O to zapytaliśmy burmistrza Pisza, Andrzeja Szymborskiego. MSR dzierżawił 0,4 hektara od lat, ale robił to niezgodnie z umową. Poddzierżawiał, to znaczy używał do celów niezgodnych z umową. Pobudowano tam prywatne budynki na prywatny użytek i ja tej umowy nie wypowiedziałem, ona się skończyła po prostu w roku 2020. Ja tej umowy nie przedłużyłem. Jednak Mazurska Służba Ratownicza była właścicielem wielokrotnie większego terenu, powierzchni hektarów, nie chcę mówić jakiejś ilości, żeby nie przekłamać, ale o hektarów graniczącego z tą naszą działką, dysponującego dwoma portami, tam śmiało może się przenieść i może działać. Komandor Krzysztof Kornaś odpiera jednak te zarzuty. Zarzuty nam czyniono, żeśmy naruszyli warunki umowy dzierżawy, co nie jest prawdą i mam na to opinię prawną. Również tam w grę wchodziło taką sytuację, że podobnie odprowadziłem pana burmistrza w błąd, ponieważ mamy się gdzie przeprowadzić i pan burmistrz twierdził, że możemy się przeprowadzić na działkę, którą dzierżawimy, na której miał być posterunek Mazurskiej Służby Ratowniczej w Ściechach i że tam możemy się przeprowadzić. Z tym, że to tak trochę chyba nie zrozumiał pan burmistrz naszego działania. My jesteśmy organizacją ratowniczą tam w Ściechach i na Rosiu. Woda jest taka, że można po prostu chodzić po tym jeziorze i głowa się nim zamoczy, więc tam nie wydaje mi się, że nasi ratownicy powinni tam spędzać czas. Dodatkowo MSR w 2014 roku uzyskał zgodę na użytkowanie swojej stanicy w Szczechach Małych o bardzo dużej powierzchni, z pomostami, z zabudowaniami i tam też może się przenieść. Ma dwa miejsca do prowadzenia działalności. Te trzy działki są bardzo mocno skorelowane, bo na jednej z tych działek jest na przykład kotłownia, a tej działce, którą chce sprzedać pan burmistrz, znajdują się pomieszczenia, zresztą w bardzo opłakanym stanie i nie mając dzisiaj regresu,
interesu na tą ziemię, nie mając dzisiaj możliwości wykazania się, że jesteśmy posiadaczami tej nieruchomości, tych budynków, nie jesteśmy w stanie szukać, pozyskiwać środków na remont tego, więc to naprawdę w opłakanym stanie jest. Ale tam znajdują się pomieszczenia odpoczynku ratowników, świetlica, tam znajdują się magazyny na sprzęt ratowniczy, ten ruchomy taki, co zabieramy na łódź. Powróćmy jednak do procedury sprzedaży działki. Na sesji Rady Miasta Pisza 5 października radni przegłosowali uchwałę o sprzedaży działki zajmowanej przez mazurskich ratowników. Ta trafiła pod lupę wojewody warmińsko-mazurskiego, a ten uznał, że uchwałę przegłosowano ze złamaniem procedur, mówi Krzysztof Guzek, rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdziło nieważność tej uchwały, ponieważ została ona podjęta po nieprawidłowym przerwaniu sesji, kiedy to Rada Miejska nie miała zdolności uchwałodawczej. Przerwę w sesji zarządził przewodniczący Rady Miejskiej, choć zgodnie ze statutem gminy Pisz, taką decyzję może podjąć jedynie Rada Miejska. Moim zdaniem wojewoda uchylił ze względów proceduralnych. Będziemy się odwoływać do sądu administracyjnego, ale niezależnie od tego, jak będzie trzeba, podejmiemy następną uchwałę. Interes gminy jest tutaj jasny. W tak zwanym międzyczasie ratownicy z Okartowa szukali pomocy, gdzie tylko się da. Trafili m.in. do starosty Piskiego Andrzeja Nowickiego. Gdybyśmy mieli takie możliwości, jeśli chodzi o teren, to owszem, absolutnie. Wspieramy Mazurski WOPR na jeziorze Roś. Możemy wspierać też MSR, dlatego zaproponowałem w imieniu Rady Powiatu, która wystąpiła ze stanowiskiem, o to, żeby ewentualnie rozważyć przyjęcie tego terenu i w trybie porozumienia możemy przejąć ten teren i prowadzić tę działalność i wspierać MSR. Dlatego starostwo zaproponowało, że zwróci Piskiemu samorządowi pieniądze, które ten zapłacił Agencji Rynku Rolnego za działkę nad Śniardwami. Zaoferowałem kwotę równoważną kwocie, która gmina poniosła w momencie nabycia tej działki, oczywiście rewaloryzując ją od tamtego momentu, na co burmistrz nie wyraził zgody. Rozumiem, że ważna jest komercja, a nie bezpieczeństwo na wodach. Ale ta kwota to zaledwie 5000 zł, a jak miał mówić na jednej z sesji burmistrz Pisza, są chętni wyłożyć zdecydowanie więcej, nawet około 1 000 000 zł. Podobne rozwiązanie burmistrz Szymborski proponuje także ratownikom. Mazurska Służba Ratownicza może tę działkę kupić, prowadzić działalność gospodarczo, cumuje łodzie, kwoty za cumowanie łodzi są duże, wbija pale, robi szkolenia, więc prowadzi pełną gębą działalność gospodarczą i na zasadzie normalnej gry rynkowej może tę działkę kupić. Działka ta będzie 20. działką, którą pan burmistrz chce sprzedać w tym roku. Jeżeli tak się ratuje budżet, to pytanie jest takie, co jego następca będzie mógł sprzedać, żeby wykazać się tym, że ma dodatnią wartość budżetu. W dodatku chciałbym się zapytać, tak bardzo w formie nawet publicznym, co robią mieszkańcy Pisza, wiedząc o tym, że na przykład Mazurska Służba Ratownicza mogłaby być zlikwidowana. Jest ciekaw jestem, jaka byłaby reakcja na przykład mieszkańców Zakopanego, gdyby powiedziano, że likwiduje się GOPR. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co by się działo w Zakopanym, gdyby taki projekt komuś do głowy przyszedł. Jak już wspomnieliśmy, podjęto na początku października uchwałę Rady Miejskiej w Piszu o sprzedaży działki dzierżawionej dotychczas przez Mazurską Służbę Ratowniczą uchylił wojewoda z powodów formalnych. Piscy radni zapowiedzieli, że zaskarżą tę decyzję wojewody, a tymczasem w listopadzie ponownie podjęli uchwałę o sprzedaży wspomnianej działki. Udało nam się porozmawiać z wicekomandorem Mazurskiej Służby Ratowniczej, Markiem Kwasowcem, a zaczęliśmy od pytania, o co tak naprawdę toczy się bój, jaką część bazy i czy tylko tą stracą ratownicy, jeżeli będą musieli opuścić działkę dzierżawioną dotychczas od Pisza. W tej chwili zajmujemy 4400 metrów działki, którą dzierżawimy od miasta Pisz. Jest to mniej więcej jedna druga terenu, którą w ogóle zajmujemy w tym miejscu. Ale na tej działce posadowione są wszystkie budowle, które są niezbędne nam do naszej działalności. Czyli postawiony jest hangar z szynami, na które wyciągamy wszystkie łódki nasze ratownicze. Znajduje się tam również świetlica, gdzie non-stop przebywamy. Znajdują się tam również pomieszczenia gospodarcze, znajduje się tam kapitanat portu i znajduje się dom letniego wypoczynku, gdzie pan burmistrz mówi, że te wszystkie budowle możemy sobie przenieść na działkę obok. Przeniesienie tych budynków wiązałoby się z nakładami milionowymi. Nas na to po prostu nie stać, żeby te budynki, to są naniesienia od lat 80., o czym pan burmistrz jeszcze twierdzi, że te naniesienia zostały zrobione nielegalnie w latach 90. Nieprawda, to są naniesienia z lat 80., na co mamy dokumenty z Powiatowego Urzędu Inspektoratu Budowlanego
zalanego, gdzie została nam wydana pozwolenie na użytkowanie tego, jak również zastępca pana burmistrza, pan Puchalski, w roku 2016 wydał nam pozwolenie na remont tych budynków. Więc twierdząc pan burmistrz, że jest to samowola budowlana, mówi nieprawdę. Nie rozumiemy, dlaczego w takim swoim dziwnym zaparciu chce nas stamtąd wyrzucić. Jesteśmy tam już od 43 lat. Od roku 95 dzierżawimy to od gminy Pisz. Co roku płacimy dzierżawę comiesięczną. Łatwo się jest pozbyć własności gminy, stracić ziemię, która przynosi w tej chwili gminie zyski i już nie mieć ten. Bardzo łatwo jest sprzedać własność. Nie da się ukryć, panie komendorze, że to jest bardzo atrakcyjna działka. I tu jest chyba w tym drugie tak zwane dno, że prawdopodobnie to, co myśmy przez lata tam wykonali, czyli wykopaliśmy porty, zrobiliśmy pewnie naniesienia i są to naniesienia legalne, komuś na tym w tej chwili bardzo zależy. W tym upatrujemy właśnie próbę stamtąd wyrzucenia nas. Mówi się o tym, że ta działka może być warta nawet około 1 000 000 zł. Miasto mówi, że za taką kwotę mogłoby ją sprzedać. Wie pan, burmistrz wprost nam oświadczył, jak oświadczył to na Radzie Miejskiej, że dostał list intencyjny od tajemniczego inwestora, który zaproponował nawet 1,5 000 000 zł za to. Z tego, co my się orientujemy, no a dość dużo wiemy, nie ma na Mazurach takich cen. Może dlatego, że w tak atrakcyjnym położeniu jest ta działka, może ktoś się pokusi. Niestety, pan burmistrz mówi, że możemy kupić tą działkę. Nas nie stać na taki zakup. Ale macie inne działki, gdzie moglibyście założyć swoją bazę? Proszę pana, to nieprawda. Nie posiadamy żadnych innych działek. Posiadamy działkę obok, po sąsiedzku, która nie ma dostępu do wody. Oczywiście posiada nasz komandor, który zakupił na licytacji komorniczej naszą działkę, którą nam użyczył, ale niestety nie da rady, tak jak wcześniej wspominałem, przenieść tych wszystkich naniesień na ten, bo po prostu wartość tego przerosłaby wartość nawet tej ziemi. Proszę mi powiedzieć, panie komendorze, co by stracili żeglarze, gdyby jednak trzeba było zamknąć bazę Mazurskiej Służby Ratowniczej, do czego być może nie dojdzie? To jest w ogóle wręcz niewyobrażalne, co by stracili. Nie ma takiej służby w tej chwili nad jeziorem Śniardwy, która by w tak szybkim i w takim momencie mogła podpłynąć do ludzi potrzebujących pomocy. My jesteśmy na północnej stronie Śniadu jako jedyną służbą ratowniczą. Każdy potrzebuje jak najszybciej tej pomocy. W momencie wywrotki łódki mówi się o minutach, 10-15 minut. My jesteśmy w stanie dopłynąć z tamtego miejsca. Nasza bliźniacza służba ratownicza Mazurska Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe najbliższy swój posterunek ma w Mikołajkach. Żeby dopłynąć na północną stronę Śniadu przy dobrych warunkach atmosferycznych potrzebuje minimum 40 minut. Wiadomo, że na ogół wypadki zdarzają się przy złych warunkach atmosferycznych, potrzebują do godziny czasu. W tym momencie traci się już ludzkie życie. Pan burmistrz w tej chwili stawia na szali naprawdę życie żeglarzy, jak również ludzi korzystających z tego akwenu Śniardwy, w inny sposób plażowiczów, turystów, którzy pływają na kajakach, na żaglówkach, na motorówkach. Pamiętamy Biały Szkwał przecież, no wasza rola w ratowaniu żeglarzy była wtedy nieoceniona. Udało nam się uratować bezpośrednio 2 życia, potem również ileś tam żeśmy łódek wyciągnęli spod wody. Ostatnio nawet łódkę zatopioną na Białym Szkwale wyciągnęliśmy 3 lata temu. Mieliśmy takich spektakularnych akcji dużo, dużo więcej. Zresztą co roku coś się dzieje i co roku bierzemy udział w takich akcjach ratowniczych, gdzie ratujemy ludzkie życie. No właśnie, a pan burmistrz mówi, że są przecież inne służby ratownicze. Wymienił tutaj WOPR i powiedział, że z WOPR-em mu się bardzo dobrze współpracuje, że na przykład WOPR obstawia różne regaty, czego wy na przykład nie robicie. Wszystkie regaty w Mikołajkach do tej pory obstawialiśmy my. Pan burmistrz współpracuje nie z WOPR-em, nawet nie potrafi dokładnie nazwać służby ratowniczej, tylko z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym nad jeziorem Roś. I to nie pan burmistrz tak w sumie współpracuje, co starostwo powiatowe, które jest bezpośrednim również naszym nadzorcą. I rzeczywiście jest tam jednostka ratownicza nad jeziorem Roś. Tylko weźmy pod uwagę, żeby dopłynąć z jeziora Roś na jezioro Śniartwy, trzeba pokonać kanał Jegliński i śluzę. Więc jest to 1,5 godziny czasu na dopłynięcie na jakąkolwiek akcję ratowniczą. Dalej mówimy, że potrzebujemy 15 minut maksymalnie, żeby pomóc jakiemukolwiek przypadkowi żeglarzy, kiedy mają wypadek. Panie komendorze, Rada Miasta podjęła decyzję o odebraniu wam tej działki, mówiąc kolokwialnie.
Wojewoda to zaskarżył, została podjęta kolejna uchwała. Jakie państwa są działania w tej sprawie? W sumie tych decyzji było 4. Dopiero na 5. decyzji udało się panu burmistrzowi przeciągnąć na swoją stronę część radnych, czyli 10 osób. Przegraliśmy tą walkę w sumie z 10-7 głosów przy jeszcze 2 wstrzymujących się. Nie było też wszystkich radnych na tej radzie. Nie wiadomo, jakby się to na pewno skończyło. Samo to już mówi, że 4 razy panu burmistrzowi się nie udało tego zrobić. Napisaliśmy po raz kolejny odwołanie do pana wojewody, aby rozpatrzył tą uchwałę. Odwołujemy się też do Urzędu Marszałkowskiego. Staramy się naświetlić wszędzie, gdzie się da. Próbujemy ratować się. Jak będzie, nie wiemy. Pan burmistrz powiedział nam dosłownie w oczy, że nawet gdyby sam papież do niego napisał, to on tą działkę sprzeda. Nie wiemy, czemu aż tak się uparł, żeby sprzedać tą działkę. Gmina i miasto Pisz nie jest biednym miastem. Zapiął w tym roku plan finansowy z nadwyżką, więc nie ma aż potrzeby, żeby ratować budżet. A jeszcze raz powtarzam, sprzedać własność i nie mieć własności jest bardzo prosto, a nie mieć co roku jakiegoś zysku. My jesteśmy gotowi nawet podnieść ten, żeby nam ta gmina podniosła czynsz za tą ziemię. Jesteśmy w stanie to opłacić, oczywiście. Nie ma żadnego problemu, jeżeli oni stwierdzili, że za mało płacimy. W tej chwili jest to stawka 550 zł miesięcznie. Prowadzimy, co nam zarzuca właśnie pan burmistrz, działalność gospodarczą, w związku z tym, że musimy się z czegoś utrzymać. Nawet właśnie dzisiaj, będąc w Urzędzie Wojewódzkim, składając o dotację, składam o dotację pisma i żeby otrzymać taką dotację, 50% tej kwoty muszę ja wypracować. Musimy my, jako Mazurska Służba, wypracować, więc musimy prowadzić działalność gospodarczą, żeby dostać jakiekolwiek dotacje. Póki co baza jest. Póki co baza istnieje. Jesteśmy 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i nie poddajemy się. Mamy nadzieję, że uda nam się tą sprawę załatwić polubownie i dalej służyć ludziom. To była rozmowa z Markiem Kwasowcem, wicekomandorem Mazurskiej Służby Ratowniczej. Burmistrz Pisza, Andrzej Szymborski, wielokrotnie powtarzał, że nie likwiduje Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie, chociażby dlatego, że nie może tego zrobić. MSR jest stowarzyszeniem, które działa na podstawie stosownego prawa. Wyjaśnił, że nie przedłużył ratownikom umowy dzierżawy z uwagi na rażące naruszenie jej warunków. O co dokładnie chodzi? O to zapytaliśmy przewodniczącego Rady Miasta w Piszu Edmunda Lipnickiego, bo to właśnie piscy radni podjęli uchwałę o sprzedaży działki dzierżawionej dotychczas przez ratowników. Panie przewodniczący, dlaczego państwo zgodziliście się na sprzedaż działki, którą do tej pory użytkowali i użytkują nadal ratownicy z Okartowa? Może uporządkujmy, dlaczego Rada Miejska się zgodziła. No, większością głosów tak zdecydowała. Fakty przedstawione nam przez pana burmistrza i analiza prawna, z których wynikało dobitnie jasno, że Mazurska Służba Ratownicza w niewłaściwy sposób, rażący wręcz, łamiąc zapisy umowy dzierżawy, użytkowała grunt wielkości 44 ary należący do gminy Pisz, był decydującym w zasadzie elementem, który wpłynął na decyzję większości radnych Rady Miejskiej w Piszu na podjęcie uchwały o przeznaczeniu działki przedmiotowej na sprzedaż. Ponieważ Rada Miejska ma nadzór właścicielski, jest to wyłączne prawo do przeznaczania w takim kierunku takich gruntów, jak działka. Dlatego też uznano, że najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu wystawienie działki na sprzedaż w przetargu nieograniczonym. Ratownicy użytkują tę działkę od prawie 40 albo nawet ponad 40 lat. Jakie fakty zaważyły na tym, że teraz akurat państwo zdecydowaliście tak, jak zdecydowaliście? W styczniu bieżącego roku wygasła umowa dzierżawy działki nad jeziorem Śniardwy, użytkowanej przez Mazurską Służbę Ratowniczą. Mazurska Służba Ratownicza zwróciła się do nas o ponowne wydzierżawienie, ale w tym samym czasie wpłynęły wnioski do sądu o przejęcie przez jednego z członków Mazurskiej Służby Ratowniczej z tytułu zasiedzenia części tej działki, powołując się na to, że zostały wybudowane w międzyczasie naniesienia, budynki jakieś rekreacyjne. To wzbudziło zainteresowanie władz gminy, w jaki sposób była ta działka dotychczas użytkowana.
No i po wnikliwej analizie okazało się, że po prostu to stoi w sprzeczności z przedmiotem umowy dzierżawnej. W związku z tym nie ma podstaw do tego, żeby taką umowę wznowić, przedłużyć, i taką podjął decyzję pan burmistrz. Przedstawił nam całą sytuację, nam to znaczy Radzie Miejskiej, oparto również o analizę prawną. No i w wyniku takich analiz powstało takie podejście, że należy to po prostu tą działkę zbyć w drodze przetargu nieograniczonego. Panie przewodniczący, ale ratownicy twierdzą, że te budynki, o których pan mówił, do których państwo macie zastrzeżenia, stoją tam na tym gruncie od lat 80. i nikt wcześniej nie miał żadnych zastrzeżeń. Część, owszem tak, ale część naniesień jest tam wybudowana bez zgody właściciela, czyli gminy, na co wskazują i mapy oraz zdjęcia lotnicze, że jest niezgodne, nie ma na to żadnych ważnych pozwoleń. Stąd też jest to istotne naruszenie prawa. Zadam trochę przewrotne pytanie. Czy państwo uważacie, że ratownicy w tamtym miejscu są niepotrzebni? Uważamy, że w każdym miejscu są potrzebni ratownicy i odnosimy wrażenie, ponieważ wspieramy też służby ratownicze inne, na przykład mazowskie wodne, ochotnicze pogotowie ratunkowe, ochotnicze straże pożarne, których też mamy kilka na terenie gminy. I uważamy, że w każdym miejscu jest potrzebny sposób na ratowanie, ale to w żaden sposób nie wpływa, nasza decyzja o sprzedaży tej działki nie wpływa na poziom ratowania życia i mienia ludzkiego w jakiejkolwiek części naszej gminy. Ratownicy twierdzą, że oni są najszybciej przy wypadku, który wydarzy się w północnym rejonie Śniartw, że żadna służba ratownicza MOPR nie jest w stanie tak szybko dotrzeć jak oni do poszkodowanych. Nie posiadamy takich analiz, nie wynika to z żadnych jakichś ekspertyz. Nikt do tej pory nie analizował skuteczności działania Mazurskiej Służby Ratowniczej czy jakiejkolwiek innej służby, zakresu i podejmowanych działań, więc trudno mi się do tego odnieść, czy rzeczywiście. Ja rozumiem, że każda minuta się liczy. Czas w ratowaniu życia ludzkiego jest chyba podstawowym elementem. Natomiast czy tak rzeczywiście jest, jak ratownicy mówią? Trudno mi to ocenić. To muszą ocenić służby bardziej profesjonalne, powiedzmy inne jednostki ratownictwa wodnego. Ja rozumiem, że państwa podejście do tej sprawy jest jednoznaczne. Ratownicy mają tę działkę zwrócić. W tej chwili mają zwrócić. Oczywiście nie wyklucza to możliwości zakupu tej działki i dalszego funkcjonowania na tej działce przez Mazowską Służbę Ratowniczą, ale już na ich własności, którą mają możliwość zakupić na drodze przetargu. Czyli po prostu ta działka będzie wystawiona na przetarg, jeżeli oczywiście ratownicy ją zwolnią, bo jak na razie cały czas baza ratowników tam jest. Tak jest. Z tego, co się orientuję, już wielokrotnie gmina Pisz wystąpiła o wydanie przedmiotu dzierżawy. Nie wiem, jakie decyzje dalej będą podejmować ratownicy. Jeśli sytuacja się przedłuży, oczywiście sprawa zostanie skierowana na drogę sądową o odebranie gruntu dla Mazurskiej Służby Ratowniczej. Wcześniej po prostu trudno mówić o wystawieniu jej na przetarg. Musi być opuszczona przez obecnego dzierżawcę, dotychczasowego dzierżawcę. A co w związku z nieprawidłowościami, o których pan mówi, o które stwierdzono? Czy państwo podjęliście jakieś kroki w tym kierunku? Tak, pan burmistrz wystąpił z wnioskiem do sądu, ale wniosek dotyczy innej działki, która z naszych dokumentów, które są w posiadaniu gminy, wynika, że również jest w posiadaniu Mazurskiej Służby Ratowniczej. Chodzi o działkę w Szczechach Małych i stanicę wodną, która została tam wybudowana w 2019 roku. Mazurska Służba Ratownicza dostała pozwolenia na użytkowanie, na wybudowanie i użytkowanie tej stanicy wodnej. Ale jak rozumiem... Otrzymaliśmy informację od pana komandora i członków Mazurskiej Służby Ratowniczej, że to nie jest ich działka, że tam podpisy zostały na tych dokumentach sfałszowane. W związku z tym sprawa została skierowana do sądu. Ale jak rozumiem, jeżeli chodzi o te wcześniejsze fakty, o których pan mówił, o te naniesienia, czyli budynki, które się znalazły... Nie mieliśmy o nich wiedzy, ponieważ działka jest nietypowo usytuowana, w zasadzie nie leży na terenie gminy jako takiej, sąsiadując z innymi działkami gminnymi, oprócz jeziora Śniardwy, które też jest działką gminną, natomiast wszystkie działki gruntowe,
które są w bezpośrednim sąsiedztwie, należą do gminy Orzysz. Dojazd do tej działki ze strony gminy Pisz w zasadzie albo wodą jeziora Śniardwę, albo przez działki gminy Orzysz. Panie przewodniczący, ale ja pytam, czy po stwierdzeniu tych nieprawidłowości państwo podjęliście jakieś kroki? W związku z wystąpieniem jednego z członków Mazurskiej Służby Ratowniczej o zajęcie działki z tytułu zasiedzenia, nastąpiło zainteresowanie się w ogóle całością dzierżawy i postawy Mazurskiej Służby Ratowniczej wobec tego gruntu, jak to jest użytkowane, jak to było użytkowane, i w toku tych ustaleń właśnie wyszły te wszystkie naruszenia i takie są dalsze konsekwencje, te obecne decyzje są dalszą konsekwencją tej zrewidowanej dzierżawy. Czyli jak rozumiem, żadnych doniesień do prokuratury nie ma w tej chwili? Tylko doniesienia są odnośnie, doniesienie jest odnośnie tej działki, na której jest stanica wodna w Szczechach Małych. Panie przewodniczący, jeżeli Mazurska Służba Ratownicza nie zwolni tych obiektów zgodnie z działki, zgodnie z monitami z gminy Pisz, oczywiście nastąpi takie skierowanie sprawy do sądu. To był przewodniczący Rady Miasta w Piszu Edmund Lipnicki. Rozmawialiśmy także ze Zbigniewem Kurowickim, szefem Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku, które działa na całym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Chcieliśmy dowiedzieć się, jak wygląda współpraca MOPR-u z Mazurską Służbą Ratowniczą oraz czym różnią się te obie organizacje. Jest to stowarzyszenie z osobowością prawną, które dostało zezwolenie od ministra spraw wewnętrznych i administracji na wykonywanie ratownictwa wodnego, tak samo jak my. Teren działania, nie znam terenu działania, wiem, że jedynie Mazurska Służba Ratownicza działa na największym jeziorze w Polsce, na jeziorze Śniardwy. W szczególności zabezpiecza jakby północno-wschodnią część, ale też z tego co wiem, mieli posterunki rozmieszczone w różnych miejscach tego jeziora. A Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe działa na całym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Też mamy zezwolenie od ministra spraw wewnętrznych i administracji. I tutaj jakby prawnie żadnej różnicy nie widzę. Panie prezesie, a jaka jest współpraca między wami? Jak bardzo pomocna jest Mazurska Służba Ratownicza MOPR-owi? To różnie bywało w latach poprzednich. Na ten rok obecny komandor zadeklarował swoją współpracę. Zgłosili na wiosnę numer alarmowy do naszego Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Giżycku i gdy jest jakieś zdarzenie właśnie na Śniardwach, staramy się w pierwszej chwili powiadomić Mazurską Służbę Ratowniczą. Jeżeli zdarzy się wypadek gdzieś tam właśnie w północno-wschodniej części jeziora, gdyż mogą szybciej dotrzeć do poszkodowanych, którzy zgłaszają jakiś wypadek na wodzie. Czyli jak rozumiem, we wcześniejszych latach tej współpracy nie było? Każdy sobie działał? Znaczy to bywało różnie. No, byli komandorzy Mazurskiej Służby Ratowniczej, mieli jakby swoje poglądy i chcieli być jakby tylko samodzielni, działać samodzielnie na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, a obecny komandor po prostu podjął taką decyzję, że jednak współpraca może więcej zrobić. I można więcej zdziałać i większego dobra można uzyskać i to na rzecz właśnie turystów, którzy odpoczywają na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, a szczególnie na jeziorze Śniardwy. No i gdy w tym roku były takie zdarzenia, z naszego centrum szły w pierwszej kolejności informacje do Mazurskiej Służby Ratowniczej, która podejmowała działania. Czy to by była duża strata dla bezpieczeństwa przede wszystkim żeglarzy, gdyby Mazurska Służba Ratownicza została zlikwidowana? Pan zna sytuację MSR-u z działką w Okartowie. Znaczy słyszałem, jaka jest sytuacja, oczywiście nie jestem zagłębiony w tym tak mocno, ale generalnie rzecz biorąc w tamtym rejonie jeziora też ogarniamy i idziemy z pomocą, jeżeli dostajemy zgłoszenie. Jeżeli by ktokolwiek nie odebrał, czyli Mazurska Służba Ratownicza by nie odebrała telefonu, no to i tak my idziemy nieść pomoc. Oczywiście to by było tylko na niekorzyść turystów z tego względu, że nasze najbliższe stacje ratownicze to są w Mikołajkach i w Piszu w Łupkach na jeziorze Roś i dotarcie gdzieś na północno-wschodnią część jeziora Śniadły po prostu by było dłuższe, nie? A założenie w systemie, który został zbudowany od 2000 bodajże 4 roku, który ten system działa już tyle lat, założenia są takie, że od chwili zgłoszenia
w pełni sezonu, w chwili zgłoszenia wypadku do chwili dotarcia do poszkodowanych nie może minąć więcej niż 15 minut, z tego względu, że nasi poszkodowani nie dość, że mają różnego rodzaju urazy i choroby, to jeszcze jest ten moment, w którym nie mogą oddychać, bo się znajdują pod wodą. I czas, który jest dla nas wrogiem, po prostu spowoduje, że musimy jak najszybciej dotrzeć. W tej chwili, skoro Mazurska Służba Ratownicza zadeklarowała się współpracę i współpracuje, nie miałem zgłoszenia jeszcze od ratownika dyżurnego Centrum Koordynacji Ratowniczego z Giżycka, żeby jakieś zgłoszenie nie zostało przyjęte. Nie miałem takiej informacji, także współpraca oczywiście jest jak w najlepszym porządku, tak? No jeżeli by zabrakło Mazurskiej Służby Ratowniczej, no to praktycznie rzecz biorąc Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe no nie stać na to, żeby w tamtym rejonie wystawić jakieś stację ratowniczą, no bo musimy powiedzieć, że no ratownictwo wodne jakby nie jest dofinansowane w takich super pieniążkach jak inne służby. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Może urzędnicy, może ktokolwiek myśli, że ratownictwo wodne to jest jakiś krótki okres, tak? 3-4 miesięcy, co jest absolutnie nieprawdą, gdyż okres i zimowy, i letni to jest okres, w którym ludzie na szlaku Wielkiej Mazurskiej korzystają. W tej chwili już zamarzły jeziora i też wystawiliśmy nasze służby i nasze poduszkowce. Z tego co wiem, Mazurska Służba Ratownicza też ma poduszkowiec i też zgłosiła, że jeżeli jakieś będzie zdarzenie, to żebyśmy ich powiadamiali. Także brak pieniędzy nie pozwoli nam na takie szybkie dotarcie do poszkodowanych właśnie w tamtym rejonie. To była rozmowa ze Zbigniewem Kurowickim, szefem Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku. Jak mówiliśmy wcześniej, podjętą na początku października uchwałę Rady Miejskiej w Piszu o sprzedaży działki dzierżawionej przez Mazurską Służbę Ratowniczą uchylił wojewoda, po czym piscy radni podjęli kolejną uchwałę o sprzedaży tej działki. I ta uchwała także trafiła do prawników wojewody. Jest obecnie analizowana pod kątem zgodności z prawem. Jakie będzie rozstrzygnięcie, tego dowiemy się zapewne już w przyszłym roku.